Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zbudujemy mój nowy domek. Dokładnie tak, będzie to latający dom i będzie on w kształcie, uwaga, uwaga, Battle Busa z Fortnite. Więc moi drodzy, koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych zwariowanych odcinków z Kwadratowej Masakry. I oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Moi drodzy, nasz dom będzie znajdował się tutaj, pomiędzy sądem, domem Jawora, a czymś tutaj takim dużym, pięknym. Okej, okay. Razem ze mną będzie budował mój domek Bonifacy. Tak jest, moi drodzy, Bonifacy. Tutaj już zacząłem sobie budować nasz domek. Na razie jest to tylko zarys, ponieważ nasz Battle Bus będzie szeroki na 7 kratek, a długi na 22 kratki. Dobra, tak to wygląda, mniej więcej to jest zarys. Tylko że teraz, moi drodzy, muszę zrobić jakąś skrzynkę, ponieważ no, nie mam miejsca nigdzie, dobra. Żeby nie pogubić tutaj niczego, to już mi się nie przyda. Dobra, ciach. I wsadźmy wszystkie rzeczy do skrzynki, bo totalnie nie ma miejsca. A wiem, że z tych rzeczy jeszcze nie zbuduję mojego Battle Busa. Dobra, weźmy sobie może faktycznie jeszcze trochę desek. Przeróbmy, zróbmy drugą skrzynkę. Okej, będzie duża skrzynia zrobiona. Cudownie. No, zróbmy może w tą stronę. O, ciach, dobra. Teraz możemy wszystko sobie ładnie odłożyć. I moi drodzy, musimy iść do SKKF-a kupić wełnę, ponieważ kupiłem tylko jasną wełnę i ciemną wełnę, a potrzebujemy jeszcze dwa odcienie szarego i żółtą, więc od razu zeskakujemy na sam dół i płyniemy do SKKF-a kupić wełnę. Okej, jesteśmy u SKKF-a w hotelu. Ala homora. Dziękuję, dziękuję. I zobaczmy, czy on w ogóle ma takie odcienie wełny, jakie potrzebuje. Tu jest brązowa, biała, ja potrzebuję na pewno stak żółtej. Zobaczmy, jaka jest cena. Skrzynka do zapłaty, okej, okay, cena 3 staki wełny, 1 diament. No dobra, to mi pasuje. Czyli jeden stak żółtej, jeden stak takiej siwej, okej, okay, i takiej siwej. Czyli jeden diament dla SKKF-a. Już od razu wsadźmy go do skrzyneczki. Jeden diamencik dla SKKF-a. Zastanówmy się, czy coś jeszcze potrzebujemy. Potrzebuję jeszcze czarną wełnę, więc czarna wełna. No i sobie weźmy na przyszłość, nie wiem, może kolor zielony, jeden stak. I weźmy sobie jeszcze jeden stak. Ej, nie ma białej wełny, najgorzej. Czekajcie, to jest taki kolor, tak? A ja wziąłem jaki? A nie, dobrze, to weźmy sobie może o, taką niebieską. Dobra, czyli mamy... Ej, ej, staczek miał być. Miał być staczek, proszę państwa. 2, 4, 6 staków, czyli 2 diamenty dla SKKF-a. Okej. Okay. Proszę, 2 diamenty zapłacone i lecimy budować nasz Battle Bus. Okej, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Odłóżmy sobie całą wełnę do środka. Mamy 2 wiaderka. Okej, okay. Tu pochodnia jedna została. Jest jedzonko, bo jedzonka zapomniałem. Odstawiłem je do skrzynki i byłem głodny. Przekozacki będzie naprawdę widok z tego miejsca na Kwadratową Masakrę. Jestem mega podjarany. Jesteś ciekawy, jak mi wyjdzie ten Battle Bus. Mam nadzieję, że przekozacko. Okej, okay. Potrzebujemy, tak, moi drodzy, drewno z brzozy sobie przerobić. Pyk. Potrzebujemy płytek, tak jest. Zróbmy sobie 64 płytki. No nie wiem, czy nie przesadziłem, ale mam nadzieję, że mi tyle starczy. Okej, okay, to potrzebujemy czarną wełnę i niebieską wełnę na początek. Dobra, lecimy z budową i zaczynamy od tego momentu. Pyk, teraz czarna wełna jako koło. Znowu deseczka. Teraz płytka. Wełna. I płytki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz dajemy drewienko, czarna wełna, drewienko i 4 płytki. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, mamy to. No i pięknie, moi drodzy, tak będzie wyglądał nasz Battle Bus. Teraz sobie wszystko ładnie tutaj ścielimy. W ten sposób. Nasze podwozie. Czemu na tej Kwadratowej Masakrze cały czas pada? Halo! Naprawcie to jakoś. Także, moi drodzy, jest gitara. Prawie kończymy. Myślałem, że mi braknie płytek, ale wszystko gra i buczy. Okej, okay, mamy podwozie naszego Battle Busa. Wow! Ej, podoba mi się. On nie będzie wcale aż taki mały. Myślałem, że będzie mniejszy, ale dosyć wychodzi wielki. Okej, okay, zaczynamy budować karoserię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skakujemy na tą kostkę. Raz, dwa, trzy. Niebieska, czarna. Niebieska, znaczy czarna, niebieska. I raz, dwa, trzy. Okej, okay. Tu będzie przód naszego Battle Busa. To
To teraz, moi drodzy, musimy ładnie to wszystko połączyć. Tutaj czarną wełnę. Dobrze. Teraz dajemy szybkę. Gdzie jest szybka? Gdzie jest szybka do naszego Battlebusa? Tak jest, jest i czarna szyba. Cudownie. Ej, tutaj jeszcze nie połączyłem. Dobra, mamy połączone. Teraz szybę stawiamy. Ciach, 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 ciach. O, w ten sposób. Dobra, jest pięknie. Teraz potrzebujemy szarej. Mamy szarą wełnę. Super. I musimy tutaj ładnie wypełnić szarą wełną. Dobra, teraz tutaj damy przepraszam, tutaj dajemy czarną. Raz, dwa. Cudownie. I tutaj możemy to wszystko połączyć niebieską wełną. Pięknie. To będzie nas przód naszego bandyckiego Battlebusa. Ej, naprawdę będzie kozacki. Okej, teraz musimy zrobić w ten sposób. Tu dajemy szarą wełnę, pięknie. I tu dajemy oj. Tutaj dajemy czarną. Dobra, mamy to. Teraz musimy znaleźć środek naszego Battlebusa, tylko że środek wychodzi nam, o, na środku, dwa bloki. Czyli niestety, ale nasz Battlebus będzie musiał zostać powiększony o jedną kratkę jeszcze w tą stronę. Dobra, do dzieła. Okej, mamy to. Poprawiłem już wszystko ładnie, moi drodzy. Teraz sobie, o, zaznaczymy idealnie środek. Okej, i pięknie. I to będzie nasze mocowanie do naszego balona. Tak jest, tylko że ta wełna tutaj musi być zniszczona. Dobra, cudownie. Dobra, to teraz, moi drodzy, nic nam nie zostało. Jak wykonać całą karoserię z niebieskiej wełny w koło. Cały obrys zrobimy. No, troszeczkę nasz Battlebus miał być węższy, ale wyjdzie szerszy. Ja jestem zadowolony, ponieważ będę miał więcej miejsca na trzymanie wszystkich rzeczy. Okej, tutaj jest już koniec naszego Battlebusa. Hop, jeszcze jedna kratka. Dobra, i teraz w drugą stronę. Dobra, pięknie mamy to. Teraz możemy to wszystko w sumie już sobie ładnie zaścielić tą wełną. Niebieskiej brakuje. Oj, chyba trzeba będzie iść dokupić. Czy ile ja jej mam w ogóle w skrzynce? Ciemnej, niebieskiej mam tylko jeszcze jeden stack. No dobra. No i moi kochani, nie starczyło nam wełny. Dobra, lecimy znowu do SKKF-a dokupić wełnę. Zobaczcie, jeszcze musimy skończyć z tej strony całą ścianę. Oj, nie widać tak trochę. I z tamtej strony, wejdźmy do środka. O, tak będzie wyglądał nasz Battlebus. Tu musimy teraz wykończyć całą ścianę z tej strony i z tej strony, czyli wow, trzy staki jak nic. Mamy jakąś pochodnię, żeby tutaj nam się nic nie zrespiło? Mamy, dobra. Stawiamy, moi drodzy, lecę szybko do SKKF-a. Woohoo! I zaraz się widzimy. Ej, moje łódki nie ma, bonifacy. Nie umieraj, wariacie. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Mam już wełnę, trzy staki wziąłem. Także powinno nam wystarczyć. Okej. Zjedzmy tylko coś. Gdzie są rybki? Są rybki tutaj. Dobra, miałem też przy sobie, ale nie zwróciłem uwagi. Okej. Powiem wam, że jak mi się spodoba mieszkanie w moim Battlebusie, no to może jeszcze go w przyszłości kiedyś powiększę i będzie o wiele, wiele większy. Ale to są plany na przyszłość. Dobra, zaczynajmy budować nasz Battlebus. Źle, Farel, co ty robisz? Co ty robisz, Farel? To ma być czarna wełna, zielona tylko przy drzwiach z przodu. Właśnie, w ogóle muszę zamontować drzwi wejściowe do mojego Battlebusa. Zrobimy też drzwi wejściowe z tyłu, żeby wiadomo, mógł sobie każdy wyskoczyć i każdy wskoczyć. Dobra, robimy tak teraz. Ciach, 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 ciach. Tu zrobimy, o, okienko z szybki. Mamy szybkę, oczywiście, że tak. To będzie okienko naszego Battlebusa. Pięknie. I tutaj też chyba pod tym okienkiem zrobimy drzwi. Za chwileczkę się zastanowimy. Wiem, że teraz musimy polecieć czarną wełną aż do końca. Dobra, pięknie. Z tej strony to samo, pierw niebieska. Powiem wam, że na pewno będzie to kozacko wszystko wyglądało. Albo zróbmy może tak, tak będzie szybciej. Poczekajcie, no pewnie, że tak będzie szybciej. Szyba, szyba, szyba. Szyba i szyba. Dobra. No jestem mega ciekawy, jak to wygląda z zewnątrz, ale na razie jeszcze tam nie idę. Ta płytka jest do wymiany. Halo, co ona tutaj robi? Drewniana. To będzie brzydko z dołu wyglądało. O, teraz jest cudownie. Tutaj możemy sobie siwą dostawić, czarną. O, tutaj też, pięknie. Ramki, tak jest, ramki są przydatne. Z pewnością się zastanawiacie, po co Farelowi ramki? Już wam pokazuję. Światła trzeba zrobić. Pyk, jedno światełko. I drugie światełko. Tak jest, o. Dobrze, idealnie drzwi pasują do mojego Battlebusa. W tym miejscu są idealnie ustawione. Tylko jeszcze trzeba przycisk do drzwi. Zapomniałem totalnie, że trzeba zrobić przycisk do drzwi. Teraz dajmy tutaj czarną wełnę. Tą czarną wełnę muszę odzyskać.
Bo ona... Mi się przyda, czemu poleciałaś na dół? Okej. Mamy tą wełnę. Bo to była akurat ostatnia moja czarna wełna. I zróbmy to wszystko teraz ładnie tutaj z niebieskiego. Ciach, ciach. Ślicznie. Wyjdźmy na zewnątrz. O, tak jest, tak jest. Tak trzeba dokończyć Battle Busa. Hop, hop. Mamy to, moi drodzy. Teraz przyciska zamontujemy. Pyk. Otwarcie. Cyk, otwarcie, dobra. Jak to wygląda stąd? No jest cudownie, tylko że jeszcze, a, brakuje nam tutaj niebieskiej wełny. Okej, skoro mamy niebieską wełnę już tak naprawdę zużytą na całego Battle Busa, czy jest tu symetrycznie? Jest symetrycznie. Teraz weźmy sobie tabliczki i zróbmy światła. O, jest światełko jedno i światełko drugie. A jakbyśmy dali dwa światła? W sumie wiecie co? Mogą być też dwa światełka. O! Dobra, to możemy tutaj też dać na przykład... A niech będzie, w sumie przyciski możemy dać. Przyciski... Nie no, za mały przycisk jest. Dajmy deski. Deski są kozackie. Chyba że damy coś świecącego, jasnogłaz, gdybym tutaj dał, by było przecudownie. Trzeba ogarnąć jasnogłaz i wsadzić go w te ramki. Wtedy nasz Battle Bus będzie miał światła. Dobra, lecę po jasnogłaz. I to chyba nawet podskoczę sobie do Yoshiego. Dobra, mamy jasnogłaz, teraz sobie wsadźmy go w naszą lampę. Ej, ale on nie powinien się świecić w tym momencie. Ale lipa. Myślałem, że będzie się świecił, no dobra, szkoda. No nie tego się spodziewałem, nie tego się spodziewałem, moi drodzy. A jakbyśmy wzięli żółtą wełnę i po prostu żółtą wełnę tutaj wsadzili. Jakby to wyglądało? O wiele, wiele lepiej moim zdaniem, okej. Ale nie będą... Nie, czy zrobimy dwie lampy? Dobra, zrobimy dwie lampy z tyłu. Tutaj będzie lampa z żółtym. I tutaj powinna być lampa z czerwonym. Tylko że czerwonej wełny, no niestety na chwilę obecną nie mam, ale sobie to z pewnością dokończymy. Moi drodzy, Battle Busa dokończymy sobie dzisiaj o godzinie 19. Odpalam live'a z kwadratowej masakry, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Godzina 19. Będziemy budowali balon do naszego Battle Busa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić jeszcze raz łapeczki w górę. Trzymajcie się, cześć!